W lesie, między Świerklańcem a Nowym Chechłem na Śląsku, znajduje się stary ewangelicki cmentarz. Bardziej adekwatna nazwa to ruiny cmentarza, bo z jego dawnej świetności dziś niemal nic już nie zostało. Pochłonął go las. Obiekt datowany jest na drugą połowę XIX wieku. Trudno podać konkretną datę jego powstania, bo dokumentacja na ten temat jest, delikatnie mówiąc, skąpa. A większość nagrobków z inskrypcjami została ukradziona. Zostały dwa, z widocznymi do dziś datami, 1879 oraz 1884. Niewykluczone, że cmentarz powstał w miejscu istnienia znacznie starszego cmentarza, używanego wcześniej przez lokalną społeczność. Obiekt był silnie związany z rodziną Heckel von Donnersmarck, która w 1623 roku otrzymała ziemię bochumińską i bytomską. Donnersmarckowie stali się później magnatami przemysłowymi. Należały do nich liczne kopalnie, huty i cynkownie. Ich ostatnim domem na Śląsku stał się wybudowany przez Guido Heckel von Donnersmarcka dla żony markizy Blanki de Paiva mały Wersal w Świerklańcu. Leśny cmentarz także powstał z inicjatywy magnatów. Chowano na nim prawdopodobnie urzędników i ważnych pracowników związanych z rodem Donnersmarcków. Pewna jest data, kiedy przestał funkcjonować – 1945 rok. Padł wtedy ofiarą rewolucyjnego mszczenia się na szlachcie. Został zniszczony i rozkradziony. I właśnie od tej chwili zaczął popadać w ruinę i zapomnienie. Gdyby nie krzyż, wielu przypadkowych spacerowiczów minęłoby nekropolię, nie mając świadomości istnienia starego cmentarza zaledwie kilka metrów od ścieżki. Krzyż ten został postawiony dopiero niedawno, z inicjatywy jednego z mieszkańców Świerklańca, Ferdynanda Skibe, który w ten sposób chciał zadbać o spokój zmarłych i pamięć o nich. Płoną tutaj znicze, jest też ławeczka, na której można usiąść i na chwilę zadumać się, choćby nad losem tego miejsca i osób, które tutaj spoczęły. Napis na tablicy głosi Miejsce Pamięci, ruiny cmentarza ewangelickiego, druga połowa XIX wieku, 1945. Ten ciemniejszy wał ziemi, widoczny po lewej, to tak naprawdę porośnięty bluszczem zewnętrzny mur, a to wzniesienie po prawej to ruiny kaplicy. Przed nami widoczne są fragmenty muru wewnętrznego. Cmentarz miał dwa mury na planie kwadratu. Zewnętrzny i wewnętrzny, odgradzający kwaterę na środku. Wewnątrz zapewne były chowane osoby o ważniejszym statusie społecznym. To, co widać po prawej, to ruiny kaplicy. Znajduje się między murami, tuż za bramą wejściową po prawej stronie. A tak właśnie wygląda wewnętrzna kwatera cmentarza. Dziś widać tam tylko jedną płytę nagrobną, wykonaną ze skromnego kamienia. Nie ma na niej niestety żadnych czytelnych inskrypcji. Te dwa wzniesienia, widziane na wprost, to ruiny wejścia do drugiego budynku. Także kaplicy lub być może mauzoleum. Obiekt ten był oparty o zewnętrzny mur. W wewnętrznej kwaterze, poza płytą nagrobną, interesujące są jedynie otaczające ją mury. Żeby zobaczyć nieco więcej, trzeba wyjść poza jej obrys. Ten bluszcz widoczny na wprost, tak naprawdę, zaznacza znajdujące się pod nim mogiły. Mech, rośliny i liście niemal całkowicie je przykryły, do tego stopnia, że są niemal niewidoczne dla niewprawnego oka. To jedyny istniejący do dziś nagrobek z całą widoczną inskrypcją. Na zdjęciach dostępnych w internecie widać, że w pewnym momencie także uległ wandalom i przez pewien czas leżał przewrócony. Teraz stoi już prosto, choć wydaje się, że nie jest zwrócony w stronę, w jakiej pierwotnie go tu ustawiono, czyli frontem do środka. Napis na nim można odczytać, choć z pewną trudnością. Anton Voigel, geboren 14. Oktober, 1812, gestorben 13. April, 1884.
Tuż za nagrobkiem stoi pusty postument. Nie jedyny w tym miejscu. Takich postumentów, okradzionych z tablic nagrobnych, jest w tym miejscu wiele. O niektóre z nich można się potknąć, innych zupełnie już nie widać. To nie jest zwykły kamień. Takie nie występują w tym lesie. To głaz nagrobny. Niestety, jego także obalili wandale. W tej chwili widoczna jest jedynie ścięta podstawa głazu oraz jego boki. Inskrypcja, która znajdowała się na froncie i informowała, ku czci kogo go tutaj postawiono, w tej chwili jest na dole i nie można jej odczytać. Tuż obok znajduje się jeden z pierwszych widocznych do dziś grobów, choć słowo widoczny i tak jest tutaj mocno na wyrost. Widoczne jest jedynie kamienne obramowanie, na którym kiedyś stała płyta i tablica. Teraz został pusty dół. Trzeba się mocno przyjrzeć, aby dostrzec, że to coś więcej niż dziwny wał ziemny w środku lasu. To fragment zewnętrznego muru. Bluszcz, który widoczny jest tutaj o tej porze roku, nie występuje naturalnie w lesie. Podobnie jak konwalie, które na wiosnę kwitną tutaj całymi dywanami. To pozostałości roślin, jakie zdobiły kiedyś nagrobki i które przetrwały do dziś, aby przypominać o przeszłości tego miejsca. Tak, to kolejne groby. Dziś można je odszukać nie dzięki kamieniom ozdobnym. Widoczny jest za to gęsty mech, który pokrył niemal całe kamienne podstawy grobów, nadając im nowy, w gruncie rzeczy bardziej pasujący do otoczenia wygląd. W taki właśnie sposób las stopniowo pochłania to porzucone przez człowieka miejsce. Kolejna podstawa płyty nagrobnej, pozbawiona tego, do czego została stworzona. Smutno przypomina o ludzkiej chciwości i braku szacunku do zmarłych. Przyjrzyjcie się, to jeden z podwójnych rodzinnych grobów. Wciąż widoczny jest jego zarys. Kwadratowy kształt wieńczą na rogach kamienne ozdoby. W rogu cmentarza znajduje się kolejny charakterystyczny element tego miejsca. Podstawa pomnika z wyrytą datą 1879. Niestety, już nie wiemy, kogo upamiętniała, bo reszta pomnika zaginęła. Podobnie jak pozostała część tej podstawy. Swoją drogą do dziś nie zachował się żaden metalowy element ozdobny, ani żaden ozdobny kamień, zwyczajowo używany na cmentarzach, taki jak marmur czy piaskowiec. Wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek, choćby najdrobniejszą wartość, zostało stąd wyniesione. Niestety, wygląd otwartych grobów sugeruje, że szabrownicy nie poprzestali jedynie na zewnętrznych częściach nekropolii, ale najwyraźniej zakłócili także spokój zmarłych, rozkopując ich groby. Przed nami zachodnia część cmentarza. Tutaj trzeba bardzo uważać, gdzie stawia się kolejne kroki. Dawną ścieżkę częściowo przesłaniają młode drzewa i krzaki, a tam, gdzie ich nie ma, można po prostu wpaść do czyjejś mogiły.
to wspomniane już wcześniej wejście do ruin drugiej kaplicy. Została po niej już tylko podstawa. Dach z dachówką i część murów zniknęły. Prawdopodobnie przydały się komuś do budowy innego obiektu. Podobny los spotkał także pierwszą kaplicę. To miejsce trzeba ominąć bokiem, bo w przeciwnym razie chodzilibyśmy po czyichś grobach. Takich jak ten. Bez interwencji człowieka za kilka lat ten grób będzie już zupełnie niewidoczny. Zresztą jak wiele innych w tym miejscu. Na przykład ten. Tak, tu też jest grób. Pod liśćmi i roślinami jeszcze widać dosłownie fragmenty kamiennej podstawy. Skąd wiem, jak poruszać się po tym miejscu? Gdzie szukać ukrytych nagrobków? Znam ten cmentarz od dziecka. Po raz pierwszy pokazał mi go mój świętej pamięci dziadek Piotr, prawie 30 lat temu. On także był zbulwersowany tym, co ludzie zrobili z miejscem, kiedyś przecież poświęconym. Chciał, aby kolejne pokolenia ocaliły je od zapomnienia, aby przetrwało. Choć może się wydawać, że cmentarz w lesie jest mało odpowiednim miejscem dla dziecka, ale ja nigdy nie czułam tam żadnej grozy czy czegoś nieprzyjemnego. To miejsce spokojne, skłaniające do refleksji. Jeśli są tu jakieś duchy, to nie niepokoją tych, którzy przynoszą znicze i modlą się. Jeśli duchy istnieją, to co najwyżej prześladują tych, którzy sprofanowali miejsce ich pochówku. Tych, którzy razem z tablicami nagrobnymi okradli ich z tożsamości. Tych, którzy kamienie z kaplicy kładli pod chlewiki czy sypali pod drogi. Tych, którzy na złom oddawali metalowe okucia trumien. Czy wreszcie tych, którzy dla zabawy kopali i przewracali pomniki. Szacunek dla przeszłości i własnej tożsamości. Bez tego nie da się budować żadnej przyszłości i o tym właśnie uczy nas historia tego cmentarza, pochłoniętego przez las i ludzką chciwość.